Tydzień flesza nie robiłem, no ładnie, ładnie. The Wayward Realms, czyli gra od twórców pierwszych części cyklu The Elder Scrolls, otrzymała pierwszy teaser, który jak łatwo się domyślić nie prezentuje nic poza atmosferą produkcji. Na tym etapie jedynym pewnikiem są jedynie założenia podobne do Daggerfall, czyli duży świat i pełno frakcji. I dostaliśmy nowe zwiastuny Age of Empires 4, pełne nowinek i potwierdzeń, że w tym RTS-ie ciężko będzie o nudę. Jeden z filmów prezentuje dynastię Abbasydów z charakterystycznymi jednostkami jeźdźców wielbłądów, zaś drugi materiał to nie potyczki naziemne, a pojedynki floty statków. Welcome to Haven Springs, Colorado. A small town. Do sieci trafił kolejny zwiastun Life is Strange True Colors. Po dotychczasowych filmach prezentujących bohaterów pora poznać Haven Springs, czyli miasteczko, w którym rozgrywa się akcja. Mamy więc niewielką mieścinę, ale pełną górskich krajobrazów, barów z automatami czy, uwaga, larpów. Nice. Fresh roses to frescoes. And it was awesome. Gdy większość już zawiesiła Marvel's Avengers na haczyku z napisem nie do odratowania, okazuje się, że coś się dzieje. Oto odbył się darmowy weekend w tejże grze, podnosząc liczbę aktywnych graczy o kilkaset procent. Ponad 10 tysięcy osób w szczycie i sporo oglądających na Twitch. Teraz tylko Black Panther i pewnie znowu cisza. This just got a whole lot more interesting. Mamy nowe wieści dotyczące świeżo zapowiedzianego remake'u Dead Space. Oto na czele zespołu stoi niejaki Eric Baptizat, czyli reżyser gry Assassin's Creed Valhalla. Co ciekawe, od kilku miesięcy spekulowało się, że to właśnie on po 16 latach w Ubisoftie zajmie się nową wersją kultowego kosmicznego horroru. Cronus was formed after a dome-like structure was discovered 5 years ago. Brakuje wam gier inspirowanych piknikiem na skraju drogi? Encased, czyli postapokaliptyczny RPG znajdujący się we wczesnym dostępie od prawie 2 lat, otrzymał oficjalną datę premiery od 7 września, można więc szukać pełniaka tak na Steam jak i Gogu i ruszać pod kopułę w alternatywnej wersji 1976 roku. No i nie było tak źle, no. Miłego tygodnia.